Obostrzenia, utrzymanie reżimu sanitarnego, zmiany w organizacji pracy, z tym wszystkim mierzą się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Rząd podjął decyzję o nauczaniu hybrydowym w szkołach średnich. Mamy sytuację w miarę klarowną, tym bardziej, że polepsza się ona wskutek wprowadzenia nauczania hybrydowego. Jak wszyscy wiemy, nauczanie hybrydowe to jest przejście mniej więcej do takiej organizacji pracy, aby około połowy uczniów pozostało w domu, a połowa uczyła się w sposób tradycyjny w salach lekcyjnych. I po tygodniu ma być zmiana tego cyklu. W chwili obecnej w pierwszym liceum im. Stanisława Stoszica wprowadzone jest nauczanie hybrydowe w tej postaci, że do szkoły przychodzą uczniowie klas pierwszych i klas trzecich. Wyjątkiem w liceum ogólnokształcącym numer 1 imienia Stanisława Stoszica jest klasa trzecia B, gdzie u jednego z uczniów potwierdzono zakażenie koronawirusem. Z kolei za tydzień planujemy odwrócenie tego cyklu, a więc klasy drugie, których jest aż 9, przyjdą do szkoły, zaś pozostałe klasy przejdą na tryb nauczania zdalnego za pomocą aplikacji Microsoft Teams. W systemie hybrydowym pracują wszystkie placówki oświatowe oprócz szkół z praktyczną nauką zawodu, czyli m.in. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu. Warsztaty szkolne pracują tylko i wyłącznie w trybie stacjonarnym, więc zajęcia odbywają się według planu lekcji ustalonego na początku. No oczywiście z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Uczniowie i nauczyciele mają do dyspozycji środki do dezynfekcji. Zarówno powierzchni, jak i rąk. Oczywiście w szkole wprowadziliśmy obowiązek używania maseczek ochronnych, więc też jest to bardzo pilnowane przez nauczycieli i instruktorów. W każdej klasie przeprowadzana jest dezynfekcja, są specjalne kontrolki dezynfekcji, w których osoby, które dezynfekują bądź sprzątają, po prostu wpisują datę dokonania takiej całościowej dezynfekcji. No i oczywiście po każdych zajęciach, a także w trakcie ich, kiedy instruktorzy pracują na jakichś maszynach, urządzeniach bądź też przy samochodach, po prostu są na bieżąco te wszystkie pomoce dezynfekowane, jak też uczniowie muszą zachowywać odległość od siebie, no taką bezpieczną. W trybie stacjonarnym nauczanie odbywa się także w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Zespole Szkół Specjalnych. W tych placówkach dzieci i młodzież mają zapewnioną naukę, wychowanie, a także prowadzone są zajęcia o charakterze specjalistycznym, terapeutycznym, rewalidacyjnym.